ta historia z pierwszej księgi królewskiej Eliasza, który spotyka wdowę, ja bym powiedział, że to jest taka historia o zaufaniu. Bo Eliasz słyszy od Boga: idź, pewna kobieta będzie cię żywiła. Eliasz idzie, spotyka kobietę, która mówi, że nie ma nic do jedzenia, że idzie zrobić ostatni posiłek i umrzeć. Eliasz mówi do niej: nie, poczekaj, zrób najpierw mi, a potem ty będziesz jadła. No i kobieta, co ta kobieta słyszy? Że nie dość, że nie może sama zjeść, to jeszcze musi komuś, mężowi Bożemu, przygotować posiłek. I później co? Później w jakiś sposób cudowny ma być żywiona. I Eliasz, widząc tą wdowę, która nie ma nic do jedzenia, która praktycznie głoduje, i ta wdowa, która spotyka męża Bożego, który mówi jej coś zupełnie innego, co ona chciała zrobić, oni ufają, że skoro to mówi mąż Boży, tak myśli sobie kobieta, to musi coś w tym być. I Eliasz, skoro Pan Bóg powiedział, to znaczy, że tak się stanie. Choć rzeczywistość na początku jest zupełnie przeciwna temu, co Pan Bóg powiedział. To jest tak, jakby Pan Bóg powiedział do kogoś: idź, masz mieszkanie, wchodzimy, a tam wszystko jest do remontu. No to okazuje się, że jednak no, trzeba się jeszcze mocniej postarać. I myślę, że ta historia uczy nas, pokazuje nam taką inspirację do tego, że Panu Bogu należy ufać, nawet wtedy, kiedy wypełnienie obietnicy nie jest tak, jak my, w sposób, w którym my byśmy chcieli. Kiedy nagle okazuje się, że pewne okoliczności wydają się niesprzyjające, ale to nie znaczy, że Pan Bóg odwołał swoją obietnicę, czy że sobie z nas zakpił, czy czegoś nie przewidział. To znaczy tylko tyle, że być może jest to moment, w którym Pan Bóg chce, byśmy bardziej Jemu ufali, żeby nasze takie przylgnięcie do Pana Boga było nie tylko w okolicznościach dobrych, okolicznościach, w których Pan Bóg coś obiecuje, ale też w takich okolicznościach trudnych, które wydają się pewnymi przeszkodami, które jakoś trzeba przejść, przeskoczyć, pewną rzeczywistością, którą należy ogarnąć, ale że one, te rzeczywistości, te okoliczności nie sprzeciwią się woli Bożej. Ta obietnica, którą daje nam Pan Bóg, wydaje mi się, że zawsze jest nas w jakiś sposób przerasta. Dla nas może trudne do przyjęcia i może właśnie są momenty, w których nie wierzymy. I dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus mówi: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. I często są takie momenty, w których ja nie czuję zupełnie tego, że to ja mogę być tym światłem, albo ja mogę być tą solą. I to są właśnie te momenty, w których mówię, no ja do końca nie wierzę, ale muszę uwierzyć w te słowa, które mówi do mnie Pan Jezus, że nie pod warunkiem, jeśli będziesz taki albo taki, jeśli się zmienisz, jeśli cokolwiek tam postarasz się może lepiej, to nie, że po prostu Pan Jezus mówi bezwarunkowo: wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem świata. I jak to zrobić? Jak właśnie jakby dorastać do tej obietnicy, o której mówi Pan Jezus? I jakoś na myśl przychodzi mi Karol de Foucault, który niedawno był kanonizowany, i to jego świadectwo tego, że właśnie on poszedł do Egiptu, poszedł właśnie w te miejsca, gdzie nie było zupełnie Ewangelii, i był bratem dla tych ludzi, z którymi mieszkał w okolicy, dla tych muzułmanów, którzy nie wierzyli w Boga, w którego my wierzymy, ale widzieli właśnie w tym Karolu de Foucault swojego brata. I wydaje mi się, że to jest jakiś kierunek do tego, żeby być solą, żeby być tym światłem, żeby pozwolić przede wszystkim być dla drugiego człowieka bratem i wejść w taką relację z nim i w ten sposób przybliżać samego Boga. I że celem Karola de Foucault było to, żeby ci ludzie zadawali sobie pytanie: skoro on tak żyje, to jaki musi być jego mistrz, jaki musi być jego Bóg?